Ej, cześć, witajcie ludzie, z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek Hotline Miami. Dokładnie tak, ostatnio nam trochę policja tutaj wbiła się na rejon, tak? Chapter 9 był i teraz chapter 10, tak? Kurde, no co ja klikłem? Co ja klikłem? Patrzcie, B minus, hehe. Dobra, no i zobaczmy z intrem oczywiście. Miami, Floryda. Kurde, co ja zrobiłem? Dobra. Cześć, tu Tomas ze śródmiejskiego relaksu. Potrzebujemy cię, musisz zastąpić kogoś w recepcji. Jeden z pracowników jest na chorobowym, włóż coś stosownego i niezbyt krzykliwego. Okej. Okay. Standardowe zlecenie. Tutaj coś mam. Jakieś kwioty. No oczywiście nam ta znikła. Ta nasza kobita, co tu była. I ja nie wiem, co z nią i ja nie wiem, co się dzieje. W ogóle... Zobaczmy, co się dalej będzie dziać. 10 chapter. Broń biała jest cicha, wiadomo. Hot and heavy. O, zobaczmy, jaką mamy nową postać. Dennis był, George, Ted, Rufus. Rami, dodatkowa amunicja. A, o, całkiem spoko, wiecie. Ciach. Dobry. Dobra, tutaj mnie mogą, proszę. No, oho! O ty gnoju mały! Co to jest? Co tu się dzieje? Jakieś dziwne... No, no oj, czekajcie, czekajcie, nie, hola panie! Kurde! Lecimy. No kurde, czekajcie, bo... Ej, no nie tak chciałem, ale zwarzywiłem. Dobra. Dobra. To lecimy, kurde, z gnojami. Czekajcie. Łoluju. No nie, no i chciałem nóż podnieść, kurde. Nie, dobra. Może... To... Kurde, no. Ej, mi się pociski... przyciski. Kurde. O, tak trzeba to zrobić. Kurde, no. Gnoju jeden. Ej, bo ja się skupiłem za bardzo na tym typie, który tam jest, wiecie, za oknem. Ej, no teraz kliknę. Halo. Kurde. Dobra. O matko. Myślałem, że on przejdzie sobie. No nie jest taki głupi jednak. Zapraszam. Bardzo serdecznie. Ej, w ogóle mam dodatkową amunicję, to może to... A zaraz, ja nie mam wcale dodatkowej amunicji, halo? Ej, w ogóle to jest... Ten nóż jest taki zwykły, czy jakiś inny? Taki dziwny... Wiecie, tym się rzucało, dobra, to już wiecie. O, ale tu mam już trzy naboje, zobaczcie. Trzeba się pokusić tutaj o wpierdziel do tych gnojów. O, to było ciekawe. Dobra. Hem. Co to jest? A, tu się nie da iść dalej, okej? Okay. Czekajcie, może... No ruszcie, dupska! Co za gnoje? No patrzcie na tego debila. Czekajcie, ale mu przywalę. Dobra, tu mam aż trzy naboje w tej... Ej, no halo! O
Uluju! Patrzcie, co ja zrobiłem. Chciałem broń zmienić na ten mod od razu. No dobra. Ciekawa sprawa. Tam sobie nie mogę popatrzeć. Co tam jest w ogóle? Dobra. O kurde, tu stał! Ej, patrzcie, jak się wtopił w ogóle. No spoko. No dobra. No nie! No kurde! Jak to nie trafiłem tamtego gnoja? Proszę bardzo. Trzeba tu jednak patrzeć na punkty, wiecie. By ich mieć dużo. Dobra, nie. Pfa! Proszę was. Nie! Wow! Kurde, no to było już groźne. Bierzmy katanę. Ja chcę, wiecie, tutaj trochę też coś fajnego zrobić. Takie większe kombo jakieś czy coś. Teraz mi jakoś trochę może bardziej wychodzi niż wcześniej. No nie! Co? Co za gnój jeden? Łop, dobra. O tym zapomniałem, trzeba przyznać. Przyznać, że o tym zapomniałem całkowicie jakoś. Lol. No dobra, tam był jeszcze jeden. Czekajcie, bo to... What the fuck? Co się tu dzieje? Do wuja? Co się tu wydarzyło? Zobaczcie, że tak się trochę, nie wiem, nie ogarnąłem sytuacji. Uch, ja chciałem bez broni. Ja jestem taki, kurde, kozak. Że ja nie potrzebuję broni. Dobra, a gdzie pies? Ten. Reksiu, chodź tu. No i nie ma już Reksia. No tak, to... U, maczeta, patrzcie. No. Kurde, nie ma opierdzielania się. Bez broni więcej punktów, tak jest. Dobra, a tego może już dla bezpieczeństwa, prawda? Prawilny headshot. No kurczę, ale ja się zrobiłem groźny teraz, ja pierdzielę. Chyba trochę lepiej mi wychodzi granie niż wcześniej. Weźmy maczetę, bo w sumie... Czemu nie? Gdzie teraz? Tutaj. A co to już... Co to jest? A tam... Dobra. W ogóle... Ejcie, bo to jest fajne wejście od razu. Śmieszne. Dobry. Dobry. Ale tu jest przeszklone, ile tu szkła. Nie. Bo patrzcie, tu od razu chce się go dobić, nie? O! Co jest? Widzieliście? Takiego dobicia jeszcze nie miałem, panie. O, dzień dobry. Dzień dobry! No co to było? A halo? No przeszedł sobie obok, nie? Dobra.
tu się ustawię. Wow. Dobrze, że w porę zareagowałem, kurde. Dawać to. No maczetę. Maczetę chcę. Jak będzie maczetę chcę. Wyszedł, ale ja nie wiedziałem, że maczetą jest takie fajne dobicie. Ten koleś wyszedł, co robiście? No i pełni czasowej to ja chyba nie dostanę. Ale zaraz. Kurde no. Oni są do dupy ustawieni. Andrzej. Andrzej. No nie, no żeby cię. No i wiedziałem, że się to tak skończy. Trochę przepraszam, że pobrudziłem posadzkę, dywan czy tam coś. Ale no. Ej, muszę wam powiedzieć, że ten poziom jest strasznie taki sympatyczny. No, no, gdzieście gnoja. Poszedł se tam zamiast do mnie. Dobra, idzie kolejny. No, ech, te drzwi. Drzwi! Dawać, chodź tu. Andrzeju, no. Albo ty. O matko, tam był jeszcze, ale dupa, nie, no to... Trzeba przeczekać, to jest... no to ciekawe było. Ej, moja maczeta. Fajnie, fajnie się bawisz, przyjacielu? Mam nadzieję. No. Co się tu wyprawia? Patrzcie, w jakim małym obszarze ile ciał jest. To jest... Kurde no... Trzeba przyznać, że to jest już osiągnięcie jakieś. Dobra, chodźmy tu. O nie. Wow, ale się schowałem, a jestem. Wiecie co? Ten mnie wkurza. No i ten. Ja nie mogę wyjść na frontowo. Nie bardzo. Już wezmę karabin. Wiecie. Albo zobaczmy tu. No. Co on zrobił w ogóle ten typ? No, what the fuck? Nie no, fajna gra. My cokolwiek. O, bardzo dobrze. Oho. Dobra, o dobra, tu nie ma kolesia. Teraz tak. Co ja zrobię? O, tylko jedyna. Dawaj. Dobrze. I nież. Okej. Czyżby został ostatni? Teren czysty, bardzo dobrze. Oddać moją maczetę. O, powiem wam, że no niezła sprawa się tu czyni. A to jeszcze nie koniec, ale to gdzie mam iść znowu tu? Czy to był taki osobny pokój? Okej. Okay. Kurde, w ogóle te... Aha, tutaj. Te obszary, znaczy te lokacje są takie coraz większe, mi się wydaje. Ej, no kurde, drzwiami dostali zamiast... Ja nie mogę, to bicie jest tak genialne. Ja nie mogę.
O nie, patrzcie. Giganyga. Wiecie co? Dobra, pierdzielę, to chyba trzeba jakąś strzelbę tego Andrew. O! Co się stało? Dobra, ja nie wiem. Dobra, weźmy, kurna, nie wiem, co to jest. Bo, wiecie, mnie martwi ten murzyn, chociaż... Czekajcie. Tam ktoś łazi. Tam jest jakiś on. Nie! Ugrzązło mi. O! Nie chcę... Czemu ja miałem na nim zlokowane cały czas? Wy ty fy! Dobra, teraz jest o tyle bezpieczniej. Dobra. Wow, a ten skąd? Dobra. Dobra, 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 spoko. Tutaj jest przeszklone, ale... To jest trzech typów, jak tam wlecieć, tylko kurde, to będzie ryzykowne strasznie. Tam jest ten Andrzej, dobra. Wow! Czekajcie, a tu jest koleś w masce, czy ja mogę maskę sobie podnieść z ziemi? Tam mi ktoś pisał, że tam w pewnym miejscu, w pewnej lokacji był koleś, bo maska leżała na ziemi, ale ja nie wiem, czy to się da w ogóle podnieść, czy to jest tylko tak. Bo to jest ten wunsz. On ten, kurde, ten mnie wkurza cały czas, no. Czekajcie. Ci mnie nie widzą, to może... Brawo. Czekajcie. Dajcie mi to... O, idealnie, to można zabić tym. Wow. Pięści wszystkich. Przynajmniej nastukam sobie. A właśnie, no i co, ja mogę tu coś zrobić? Halo. A ta maska się rusza, ale. Oluju! Faktycznie! Faktycznie! Czyli ja pominąłem jedną maskę kiedyś. Dzięki, już nie pamiętam kto to napisał, kurczę. Ale dzięki ziomek za info, że takie coś jest w ogóle. Ej, to ja będę musiał się wrócić tam później, tam poza odcinkiem, sobie zdobyć tą maskę, której nie miałem. Dobra, no to... Ej, bo zaraz, bo ja moją maczetę gdzieś w ogóle zostawiłem. Chyba tu. No właśnie. Teraz pytanie, ryzykować? Ej, gdzie mam... Wow! O, kurczę. Śmieszne. YOLO! Wow. No tak to się robi, teren czysty, dziękuję, ale kombo będzie za tą misję, ja nie mogę. Ej, ale to jest teren czysty, ale to jest jeszcze nie koniec poziomu. Premii czasowej raczej nie dostanę. Dobra, to już koniec poziomu jednak. Premii czasowej raczej nie będę miał, ale kurde, no premię w ogóle to... Ja pierniczę, przecież ja tu tak nastukałem tych punktów, że to no musicie zostawić mnóstwo łapek w górę za to. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Elastyczność, mobilność. O kurde, mobilność była taka duża aż. Chociażby to był, dobra, duży poziom, ale... Ale ja tutaj ładne rzeczy robiłem. Starałem się nie używać broni za bardzo. Patrzcie ile tego jest. No co tylko! Wy ty fy! Willem. Jake, o właśnie. Co to jest? Skorpion, no nice. O matko, czy to ostatnie to jest żyletka jakaś taka, wiecie? O i młotek. A to młotek jest, a nie siekiera. Ale dwie bronie dostałem. Dobra, co tu się będzie działo? Patrzcie, ten koleś tutaj... Coś tu się niedobrego dzieje. Ogólnie to już chyba nie będę rozpoczynał nowego rozdziału, znaczy nowego chapteru, bo jest już 19 minut.
Na co się gapisz? Hej, poznaję cię, wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się już? No. Tak. I? Ej, ale ja tu nie mogę nic zrobić, kurde. No i co? Leży se nasz przyjaciel zabity po raz kolejny. Jakiś łysy dziad mu tutaj, prawda? Co, nie ma interakcji żadnych? No to jak nie, no to chyba wypierdzielam stąd. Nie no, powiem wam, że tutaj strasznie, strasznie fajnie mi się dzisiaj grało. Więc no. Patrzcie. Won popra... Co to za zombie? Nyga, kaszle. Wypad z mojego domu! O, patrzcie, jest ta. Kogoś ty przyprowadziła, kobieto, dajcie mi nóż, zabiję drania. To co ty se myślisz? Kurczę, halo. Patrzcie, to brudne wszystko. Halo, kobieto, co to jest? Gdzie ty się szlajasz, cię nie było cały dzień w domu? Tu Jim z biura, echem. Chciałem tu, ci tylko przypomnieć, że jutro spodziewam się twojego raportu. Chcę mieć na biurku do 8 rano. W razie gdybyś zapomniał, klik. Klik, 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 klik. A! Proszę mi zostawić! Popsuli mi! Telefon mi popsuł, muszę kupić nowy. Dobra, no to słuchajcie, bo ten odcinek już nie będę... Już ma 20 minut, 21, więc tak akurat, no kurde, powiem wam, że coraz, nie, coraz lepsza akcja się tu dzieje. I też trochę lepiej gram niż wcześniej. Tak, dzisiaj mi się zarąbiście grało, no. I tak, więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam odcinek podobał. No i tak, no i do zobaczenia chyba w sobotę, tak, w sobotę. No, no to na razie, cześć.